Ledwo się szkoła zaczęła, a już trzeba jeździć i odbierać. Córcie. Ciekawa jestem, czy też macie tak. Mamo, mamo, przyjedź po mnie. Mamo, mamo, przyjedź po mnie. No i właśnie mama szybko się ubiera i jedzie. Pewnie też tak macie. Dobrze, że jeszcze mam o tyle dobrze, że ja mogę szybko pójść do auta i pojechać po dziecko. Ale sami wiecie, że nie zawsze to jest możliwe. Bo czasami jest taka sytuacja, że człowiek może pojechać. Prawda? No. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Bo jak jadę po Katarzynkę, to i od razu podjedziemy do sklepu, bo parę rzeczy trzeba kupić. To ja lecę. A my z Kasią właśnie wróciłyśmy z naszych zakupów. Byłyśmy, zobaczcie tutaj w Netto. A tu jest nasz koszyk i Kasia już tutaj wykłada. Kasia, Kasia, czekaj, co ty tam masz? Koncentrat pomidorowy. Ja to już omówię, co tu jest. Salami dla Paula. Oczywiście wiecie, że on lubi. Taka szyneczka z pieprzem, bardzo dobra. Butterkäse, bo też wszyscy lubią. Tutaj koncentrat, to już pokazywałam. Mozzarella, bo dzisiaj będę robiła makaron z mozzarellą i właśnie z tymi pomidorami suszonymi chcę zrobić. Tutaj dwa mleka, oczywiście dla mnie bez laktozy, dla naszego kociaka, to jest zestaw, masełko. Masło kosztowało euro 70, coś tak. Tutaj dla mnie szampon, klej, Kasia sobie kupiła szczoteczkę, już się zepsuła. O, tutaj jest mąka. Tutaj w ogóle najczęściej jest takiego typu 405. Ta zwykła mąka. Pasty do zębów. Elmex, bo lubimy. Tego nie było. Już pokazywałam. I słuchajcie, to są te pasztety, o których wam mówiłam, że są bardzo fajne, bardzo smaczne, dobre. I to jest arqueta się nazywa. To jest akurat z kurczaka pikantne. Pikantne dwa paszteciki, bardzo dobre. Nasza Kicia teraz się przerzuciła na szybę i po prostu uwielbia te saszetki. Tutaj parówki takie malutkie. Chleb tostowy. Pomidory. Takie mniejsze. Dobre też są. Tu jeszcze wzięłam może zapiekanki, zrobię z takimi pieczarkami na szybkiego, bułki oczywiście i jajka. Zawsze kupuję te bio. No i Kasia kupiła Mr. Beast czekoladki. Ona jest w Polsce ciężko dostępna. No, trzy, nie? A tutaj trzy. Była w normalnym sklepie. Tak, a tutaj w Netto właśnie mieliśmy takie czekoladki. A za wszystko zapłaciłyśmy ile, Kasia? Nie wiem. 65 euro i 99 eurocentów. A jeszcze wam tylko powiem, ile kosztowało masło. Za jajka zapłaciłam 3,29, ale ile masło? Gdzie jest to buter? Butterkäse, szeba, milch. Widzicie, nie widzę teraz masło. O, markę Butter, euro 79, czyli to masło. Kosztowało euro 79, także zdrożało, bo kiedyś było po euro 45. No i to są nasze zakupy. Kasia się najbardziej cieszy oczywiście z tych czekolad. Mr. Beast. A ja się cieszę ze wszystkiego, ale buratę też kupiliśmy. I tutaj w ogóle jest dużo właśnie tej marki Italiana. Italiana będzie na pewno dobre. No i to by były nasze zakupy na szybkiego. I teraz z Kasią otwieramy czekoladę i oczywiście sprawdzimy, jak smakuje. Chodź tu, Kasia. Proszę, dla ciebie dwie kosteczki.
jak ze Stanów, bardzo słodka. Mhm. O, ale słuchajcie, ona ma coś takiego. Ona jest przedzielona, kosteczki, a potem taki, co tu pisze? Festables. Mhm. A tu Mr. Beast. Chcesz to zjeść? Tak. To proszę, to jest dla Kasi. Nawet dobra, ale taka, powiem wam, że bardzo taka amerykańska właśnie. Ona jest z ryżem. Bardzo słodka. Dobra, lecimy. Właśnie się pakujemy. Zobaczcie, ile książek. Chryste, jedną, Kasia. Nie musisz tyle. Trzeba dokładnie zmierzyć, sama tak powiedziała. Ale nie, to są te same. No i? To tych nie trzeba. Dobra, to tylko taką jedną weź. Szaleństwo. Paulo, weź koszyk, co? Możesz? Bardzo. Kasia, oj, ale lecimy. Zobaczcie, ile kupiliśmy. I to jeszcze nie koniec. Do szkoły. Tyle rzeczy do szkoły. A tu Kasia cały czas jeszcze... I jeszcze patrzę, co trzeba kupić. A tu mamy jeszcze listę naszą. Kasia sobie ją zrobiła. No i zobaczcie, jak my tutaj siedzimy i szukamy różnych rzeczy. Dzieciaki tam szukają. A ja tutaj muszę z nimi oczywiście. Oj, dużo pracy, dużo. Tyle. W ogóle Kasia wzięła wszystkie książki do oburzenia. I zobaczcie, już tutaj mamy spakowane wszystko, a zapłaciliśmy 100 euro. 100 euro za to wszystko, żeśmy zapłacili, bo tutaj Kasia tyle książek nabrała i jeszcze dostaliśmy punkty, bo wtedy możecie sobie taniej coś. Nie, Paulo? No. Uwaga. Paul sobie wziął plan lekcji. Dla Paula jeszcze mamy plan lekcji. Także za te parę rzeczy zapłaciliśmy 104 euro. Dosyć sporo. Wydaje się, że dużo. 104 euro. Nie? Paulo taką minę robi. A Paulo, ty nie dostałeś kartki. Paulo mówi, pani powiedziała, że ja muszę wiedzieć, co ja miałem w zeszłym roku i to samo będę miał w tym roku, jeżeli chodzi o niemiecki, nie? Także Paulo na szczęście pamiętał. No bo jak można zapomnieć? A Kasia sobie wszystko spisała. Także wszystko kupione. Znaczy wszystkie nie kupiliśmy, nie? No bo jeszcze nie, bo jeszcze pójdziemy. Jeszcze musimy raz pojechać, ale tym razem już innego dnia. Bo tutaj to jest w ogóle, ten Müller jest taki mniejszy. Tutaj wszystkiego też nie mieli, nie? No. No, także musimy jechać jeszcze gdzie indziej i wtedy tam dokupić. Dobra, lecimy w drogę. Przyjechał tutaj pan tego domu. Po ciemku, ale idzie zobaczyć moją pracę, no, którą zrobiłam w ogródku. Zobaczymy, jaką będzie miał. O, co tak? A czekajcie, przyszedł mam lampkę. Zobaczymy, jaką minę będzie miał. A co tak ciemno? Nie widać nic. No. Ładnie zrobione. Ładnie? Chodź tutaj do tego. No, bardzo ładne. Ładne tak? Prace zrobione. O Jezu, widzisz, nic nie widać. Szkoda. Ale ładne wygląda. Nieładnie. On już teraz nie widzicie, ale Pedro widzi. Bardzo ładnie. Bo tak do kamery jest ciężko. Może na odwrotę pokazuje kamera. A no, a ja już pokazywałam przecież. A no to już wszystko. Ja widzę tutaj, bardzo ładnie wygląda. No, na to już dużo pracy. Nie ma co pokazywać, bo ciemno. Widzicie, już jesiennie się zrobiło. Bardzo ładnie wykonał. Nie, zobacz jak ciemno. No i widzicie. O, tutaj jest więcej światła. Pan zadowolony, że żona pracowała. A tutaj nożyczki. Tutaj nożyczki, trzeba to zabrać do domu, nie? A ty go żoną, tak? Tak, tym. To było lepsze niż... A to jest to nowe w ogóle, co wtedy kupiłeś? No, to jest nowsze. To jest to, co ja wtedy pokazywałam. No. I nie wiedziałam, czy elektryczne. A nie, to jest nie? Jego. To
A, Gardena, Gardena. To też jest. No. Niedawno kupowałam. A, no to o, widzicie? Non stop. Co pójdzie do sklepu, to z nożem wraca. Tak kupuję. Tak, ale trzymałabym. A tutaj mamy kącik, widzicie? Do pracy. Tak tu pilnie pracują ładnie. Jak tak ładnie obkładają, to będą tak ładnie się uczyć. Dzieci. Ja na pewno. I Paulo też. Kto wie. Ale Paulo, pokażesz ten fajny ten ołówek? To jest ołówek z tabliczką mnożenia. Wielką. Z wielką, tak? No. A no tak, bo tu jeszcze jest 12 razy 13. No proszę. Tu też taki mam. No to ona jest wielką, naprawdę. No to taki to może się przydać. Tą standardową to każdy zna. Nie, Kasia, ty znasz? Paulo chciał jeszcze standardową sobie wziąć. No, tyle ordnerów. Jeszcze Paulo chciał sobie dwa razy to samo. Wszystko w ordnerach mają. Ale to pokażemy potem. Nie, Kasia, pokażesz? No. Co ty tutaj majstrujesz? Tak kupowało koszyk. A co to może być? Koszyk na... No, ja słuchajcie, z dziećmi po przybory szkolne, a tutaj tata przyjechał z Weszekorp z bambus. Z takim korbem. I będziemy go mieć u góry w łazience. Bo ja lubię... Tam w... Generalnie ja chciałam taki koszyk, no nie? Żeby tam ciuchy wieczorem do tego koszyka. I ten koszyk na dół miał schodzić. I on tak zejdzie? Ale to było zabawne, bo wtorej ja był z Audi i widział ten koszyk. I myślałem, może będę kupił taki koszyk, bo mi podobał, widział jest z bambus, taki fajny design, ale nie kupił. A potem, później, w noc, w domu, no. A nie mówił dla mnie, a... Chcesz bardzo chcę kupić jej koszyk. Ja powiedziałeś raz. Koszyk do łazienki, nie? Koszyk do łazienki, ja powiedziałeś raz. A więc co? Ja mam dokładnie, bardzo ładny koszyk, który patrzył dzisiaj nie kupił. No i Pedro mówi, jedź tam do Aldi kup, ale w końcu Pedro sam pojechał, bo co się stało? My pojechaliśmy z dziećmi do Müllera, a Pedro akurat wrócił z pracy, nie Pedro? Wrócił z pracy, nie miał kluczy i oczywiście nikogo nie był w domu. No. Myślał, albo będę czekał godzinę w samochodzie. A chyba krócej było niż godzina. Można krócej. Albo idzie do Audi, bo myślał, będę patrzeć tam, jaki będę ten koszyk kupić, jaki nie będę, bo dzisiaj jest wtorek i koszyk startował na poniedziałek. A już dzisiaj nie było. I już się je kupowało ostatnio. A było dużo wtedy? Było. Tego pierwszego dnia? 10 sztuk tam. A, czyli 10 sztuk, no to wszystko zeszło. Może bo cena była dobra, nie? Ile to kosztowało? 15 euro. 15 euro taki koszyk. Zobaczymy w ogóle, jak zaraz go zrobisz, jak będzie wyglądał. Sama jestem ciekawa. I teraz pokaż mi ten koszyk. Weź go tu bliżej. A jak ja zaniosę go sobie? A jak ja to pranie będę nosiła? Tak, to mi się podoba. Ale fajne. No właśnie, o takie coś chciałam. Jest ta pokrywka jest. O, jeszcze pokrywka. No, i nie muszę tak. Ale fajne. Jest elegancja, no. Elegancja Francja, no. To mi się... I to by było tyle. Ja dziękuję bardzo, że z nami jesteście. Oczywiście zapraszam Was na następny filmik, który pojawi się w piątek. Do zobaczenia. Pa, pa. To mi się podoba.